Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji Wooler 3D Art. To jest ręczna drukarka 3D. Ja bym tego tak nie nazwał, to bardziej jest długopis do tworzenia modeli 3D. Dlaczego? Bo drukarka ma to do siebie, że po prostu po jednym kliknięciu, obojętnie czego, w zależności od tego, czy to jest zwykła drukarka, czy też drukarka 3D, po jednym kliknięciu tworzy nam całość samodzielnie. Tu jednak musimy troszkę pracy w to włożyć. Pudełko solidne, otwierane tutaj tak, na taki magnesik, zaraz przejdziemy sobie do tego, co mamy w zestawie. Najważniejsze elementy możemy znaleźć sobie z tyłu i one są tutaj oznaczone w ten sposób, że mamy pióro 3D, ono jest, jakby pracuje w zakresie temperatur 130 do 240 stopni. Podobna jest zasada jak te wszystkie kleje na gorąco, jeżeli kiedykolwiek coś robiliście, jakieś kable przyklejaliście albo cokolwiek w domu z klejem na gorąco, to wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Maksymalna moc grzewcza 10 W, zasilanie 5 V 2 A, dysza średnica 0,6 mm, waga 45 g. No i oczywiście mamy filament PLA, to jest ten materiał, który wsuwamy sobie do rysowania właśnie tego przestrzennego naszego. I teraz tutaj kilka dodatkowych informacji. Ergonomiczny kształt, chociaż sam długopis jest dość duży, ale takiem łatwo się go trzyma. Regulacja szybkości wydruku, tutaj możemy sobie to regulować, zaraz Wam pokażę. Wyświetlacz LCD pokazuje temperaturę pracy, możliwość zasilania z powerbanku i to jest spoko sprawa, biorąc pod uwagę niestety bardzo krótki kabel w zestawie. I automatyczne ładowanie wkładu, czyli w momencie, kiedy po prostu wkładamy sobie to, to on nam przesuwa już to automatycznie. Powyżej 14 roku życia, to tak przypominam. Otwieramy sobie i w zestawie, nie wiem, powinna być chyba jeszcze jakaś to instrukcja, w moim zestawie nie było. Mamy wkłady, one oczywiście są ładnie zapakowane, jest tutaj więcej kolorów. Jeżeli znajdę, to pokażę Wam gdzieś, ile też kosztują same wkłady. Sam długopis, coś koło 200 z kawałkiem złoty. Mniej więcej tak to się prezentuje. Mamy długopis, zaraz do niego przejdziemy. Mamy tutaj właśnie nasz adapter. Adapter, tak jak było napisane, 5 V 2 A, więc no, taki normalny, standardowa ładowarka, jak chociażby, nie wiem, do nawigacji, jakichś innych starszych tabletów, czegoś takiego. I niestety tutaj minusem jest sporym to, że sam kabelek, który mamy, jest niestety, no może niespecjalnie długi, bym powiedział, z jednego prostego powodu, bo końcówka jest dość niestandardowa, nie mamy jakiegoś mikro USB, żeby po prostu sobie to podładować no, w ten sposób, że możemy zmienić sobie ten kabel. Kabel nie jest bardzo długi, bym powiedział, i minusem jest to, że niestety musimy mieć blisko gniazdko, no albo właśnie z powerbanka, więc fajnie, jeżeli chcemy skorzystać z tego gdzieś tam też na wyjeździe, jest jak najbardziej taka możliwość. Przejdźmy do długopisu. Długopis to jest ta stówka, on był używany, więc możecie też zadbać o to, że jak go nagrzejecie, żeby go sobie później wytrzeć w jakiś sposób, bo jednak troszkę tego filamentu tutaj zostaje, więc warto o tym wspomnieć. Przyciski, jeżeli chodzi o sam regulację temperatury, tak to wygląda. Mały wyświetlacz, tutaj regulacja, jeżeli chodzi o prędkość tutaj podawania tego, to oczywiście możemy sobie nacisnąć, żeby szło w tą stronę, jeżeli chcemy cofnąć, to oczywiście możemy w tą. I właściwie to tyle. Nie jest to taki standardowy długopis, ale rzeczywiście nie trzyma się go źle. Przyciski są dość duże, jeżeli chodzi o te do przesuwania, te są najważniejsze. Od temperatury no, to bardzo mało bym powiedział, natomiast no, to raz ustalamy i podejrzewam, że chodzi też o to, żeby przypadkowo tej temperatury nie zmienić. Tutaj się nic takiego nie wydarzy, bo te przyciski są gdzieś tam daleko od naszego palca wskazującego. No, już w zależności od tego, gdzie. No, leworęczni będą mieli chyba troszkę gorzej, bo można ewentualnie przez przypadek tutaj zmienić tą temperaturę. No i przechodzimy do tego, jak samo urządzenie działa. Oczywiście podłączamy sobie zasilanie albo z powerbanka, albo ze źródła zasilania za pomocą adaptera. Podłączamy sobie, mamy Welcome, ABS. Target 210 oznacza to temperaturę, ale nie oznacza to, że od razu nasz długopis nam się nagrzewa. Musimy kliknąć sobie strzałkę do przodu, żeby ten nasz materiał jakby wypchnąć. Naciskamy i wtedy temperatura 100, bo ja już to używałem, ona zaczyna rosnąć. Natomiast możemy oczywiście sobie w międzyczasie zmieniać tą temperaturę, dłużej przytrzymać, więc nie ma tu problemu, żeby klikać to 100 razy. I tak jak mówiłem, no jeżeli chodzi o takie stałe konstrukcje, to polecam no, temperaturę najwyższą, bo wtedy najszybciej po prostu nam się topi też ten nasz materiał. Natomiast jeżeli chodzi o takie konstrukcje, jak widzicie tam z tyłu, to polecam już mimo wszystko niższą temperaturę, bo wtedy no, to jest trochę tak mniej rzadkie i wtedy lepiej się to po prostu formuje, tak troszkę jak taka guma i zdecydowanie lepiej to wygląda. Jeżeli chodzi o sam proces wprowadzania naszego materiału do naszego długopisu. Wkładamy sobie, możecie od razu zauważyć, że taką ładną końcówkę mamy w momencie, kiedy kończymy pracę, to wam pokażę. Wkładamy sobie do oporu, ciskamy, więcej się nie da. No i oczywiście klikamy, albo może lepiej zrobimy tak, wykorzystamy inny kolor, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać, jaka jest różnica, bo przed chwilą robiłem czerwonym, jak długo jest po prostu ten czerwony w środku, bo to też warto o tym wspomnieć. Pomimo wszystko jest tak, że część tego czerwonego jest gdzieś zmagazynowana w środku, więc zanim dojdziemy do białego, to jednak troszkę czasu minie, więc chciałbym wam to pokazać. Wkładamy sobie ten biały do oporu i teraz mamy temperaturę już zgodną, 200 tam stopni i klikamy. Jak słyszycie, nie jest to super ciche, nie przeszkadza jakoś mocno, ale jak widzicie również w tym momencie po tych kreskach tutaj myślę, że jest wciągany ten nasz materiał cały czas. O, teraz najlepiej, no można mu troszkę pomóc. Teraz już sobie wciągnie. No i zobaczcie, najpierw nam wyjdzie trochę czerwonego jeszcze, zanim nam się pojawi stricte już biały kolor. Trochę czasu to trwa, więc przekładanie się między kolorami nie jest takie proste, szczególnie, że później trzeba też to wyciągnąć. Trzeba to wyciągnąć przy temperaturze odpowiedniej, nie można sobie po prostu tak wyciągnąć na siłę tego, bo się nie da, a raczej lepiej, żebyście tego nie uszkodzili. Czekamy, czekamy, cały czas nam wciąga ten biały. To jest chyba taka najgorsza strona jakby tego długopisu, pomimo tego, że mimo wszystko jest to bardzo proste, no to jednak trzeba troszkę poczekać, zanim wychodzi czerwony. Czerwony, i przechodzi w biały. No jest. Okej, mamy biały. I zawsze jak zatrzymamy, poczekajmy chwilę i wtedy bez problemu uda nam się to odłączyć. Jest zawsze taka końcówka, że on wciąga jakby z powrotem trochę tego naszego materiału i to jest mega spoko, bo no po prostu nie ciągnie nam się to. Jeżeli to zrobimy za szybko, no to po prostu będą nam się takie niteczki ciągnęły. Możecie zobaczyć, że tutaj niteczka nam się ciągnie, bo po prostu za szybko to zrobiliśmy. Tak wygląda ta sprawa, jeżeli chodzi o temperatury, to tak jak mówiłem, ten przełącznik oczywiście to jest najszybsza prędkość, to raz. Po drugie, w tym położeniu, dokładnie w tym, najmniej tego materiału leci, też najwolniej leci. No nie wiem, nie używałbym tego właściwie tylko w mocno precyzyjnych rzeczach, ale i to i tak gdzieś tam w takim ustawieniu. Tutaj mamy największą wydajność. No i teraz tak, no jeżeli chcemy oczywiście tworzyć część swoich rzeczy, ja wam zaraz pokażę, co udało mi się tam zbudować. Natomiast jeżeli chcemy wyjąć sobie jakby sam materiał, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli temperatura spadnie, akurat teraz nie spada, ale żeby w ogóle to wyciągnąć, to musimy mieć temperaturę odpowiednią. Kwestia jest tego taka, że nie możemy nacisnąć przycisku i on nie zacznie nam się cofać. Musimy najpierw do przodu i teraz do tyłu. I nam wypycha ten stary materiał, jeżeli chodzi o ten biały. Musi być oczywiście odpowiednia temperatura. No i tak, i to troszkę trwa, to raz. Po drugie, w momencie kiedy to wyciągniemy, to mamy ładnie zakończoną końcówkę, więc to jest jak najbardziej w porządku. Pamiętajcie, żeby tej części tutaj, gdzie mamy sam... Już? Jeszcze nie. Żeby samej końcówki długopisu nie naciskać, bo niestety jest to bardzo gorące, można się łatwo oparzyć. Musicie o tym pamiętać. No jak widzicie, wyciąganie tego materiału trwa, tak samo wkładanie, więc to jest tak najbardziej uciążliwe, jeżeli chodzi o pracę z tym długopisem. Wyciągamy, no i mamy ładnie zakończoną tutaj końcówkę. Tak to się prezentuje. Od razu wykrywa, że nie ma tutaj tego materiału w środku. Jak widzicie, tutaj wszystko jest sztywe. Jeżeli chodzi o elementy, które udało mi się zrobić, no to możemy oczywiście sobie rysować różne literki, co wam pokazywałem. Możemy również sobie tworzyć takie rzeczy konstrukcyjne z wykorzystaniem jakichś innych elementów, żeby później sobie to oderwać. Wystarczy po prostu oderwać to od kartki, to jest tak najprościej. No to może być dość licha konstrukcja. O, udało się. Właściwie no, do innych elementów się to mocno nie trzyma, więc bardzo odchodzi. Zlepiają się elementy, które są spójne ze sobą, jeżeli chodzi o konstrukcję. więc możemy tworzyć sobie za pomocą różnych właśnie takich dodatkowych wsporników po prostu konstrukcję 3D i tak chyba to najlepiej robić. Jeżeli chodzi o konstrukcję, która udała mi się chyba najbardziej, zaraz to sprawdzimy. No, jak mówiłem, można rysować literki, można różne rzeczy robić. Postanowiłem zrobić sobie stojaczek do telefonu. Zrobiłem sobie jeszcze taką podpórkę z tyłu, mając na uwadze, że niestety nie zawsze to się tak super trzymało. Zobaczmy, czy ta konstrukcja już będzie działać. To jest duży telefon, więc trzyma się. Proszę Państwa, bardzo ładnie. No nie jest to stabilne, oczywiście musiałbym to wzmocnić. Natomiast trzyma się. Jest ok, więc potrafiłem wydrukować sobie właśnie za pomocą tej drukarki ręcznej 3D, czy tak naprawdę pióra 3D, zrobić sobie stojak do telefonu. Myślę, że można sobie dużo fajnych rzeczy zrobić. Właściwie cały czarny laminat mi zszedł na to. A kółko było mniej więcej podobne jak te poprzednie, więc zostało mi właściwie tyle i kosztowało mi to około pół godziny pracy. Podsumowując, Wooler 3D, na pewno bardzo fajna zabawa. Rzeczywiście można się pobawić, porobić, poeksperymentować, wymyślać wiele różnych ciekawych rzeczy. Druga sprawa jest taka, że jest to przeznaczone głównie do osób, które mają jakieś zdolności artystyczne, bo mój stojak może spełnia swoją funkcję i też nie jest zbyt pewny, ale na pewno nie jest ładny, więc warto o tym pamiętać. Oczywiście ma to swoje wady, nie wiem jak z cenami, jeżeli chodzi o dodatkowe właśnie materiały, żeby po prostu sobie to uzupełniać, natomiast sam długopis jest jak najbardziej w porządku, fajna ciekawostka, fajna zabawa, ale nie traktowałbym tego w kategoriach takiej stricte drukarki 3D, bo jednak tak jak wspomniałem, drukarki mają to do siebie, że po kliknięciu jednego, na przykład jakiegoś projektu czy też dokumentu, automatycznie nam to wydrukowuje. Tu musimy poświęcić troszkę pracy, i oczywiście uważać, żeby się tym nie oparzyć. Dajcie znać, co myślicie, jeżeli Wam się podobało, to będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę. Trzymajcie się, i pozdrawiam, cześć!